4 lata reform w Ministerstwie Sprawiedliwości to przede wszystkim walka z mafiami – VAT-owską, reprywatyzacyjną, lekową i piramidami finansowymi. Oskarżenia o wyłudzenia VAT powyżej 1 miliona złotych wzrosły aż o 223%. Wzrost liczby aktów oskarżenia o korupcję i przestępczość zorganizowaną w 2018 roku w stosunku do 2015 roku wynosi 108%. W 2019 roku dokonano zabezpieczeń majątkowych na kwotę blisko 3 miliardów 800 milionów złotych wobec ponad 45 tysięcy podejrzanych, w tym 1 700 milionów dzięki konfiskacie rozszerzonej. Wydłużone zostały okresy przedawnienia. Obywatel otrzymuje lepszą ochronę przed nadużyciami. Wprowadzona została praktyka losowania sędziów, reforma komornicza czy reforma procesu cywilnego, dzięki której na przykład wyeliminowano absurdy jak długotrwałe odczytywanie akt, a także wprowadzono zwięzłe uzasadnienia, zeznania na piśmie czy kary za przewlekanie postępowań. Ministerstwo aktywnie prowadzi działania zapobiegające ludzkiej krzywdzie. Zrewolucjonizowano ochronę polskich dzieci poprzez stworzenie publicznego rejestru pedofilów. Wprowadzono zakaz wydawania dzieci za granicę przed prawomocnym wyrokiem sądu, a także zakazano bulwersujących opinię publiczną praktyk odbierania dzieci z powodu biedy. W centrum działalności ministerstwa są ofiary przestępstw. Rekordowo wzrosły środki, jakie przeznaczane są na pomoc poszkodowanym. W 2018 roku wydano na ten cel kwotę 133 milionów złotych, w tym ponad 25 milionów złotych na pomoc pokrzywdzonym przekazywaną za pośrednictwem organizacji pozarządowych. W stosunku do 2017 roku kwota ta wzrosła o 35%, natomiast w stosunku do 2012 roku kwota ta wzrosła 15-krotnie, gdyż wówczas wynosiła jedynie 1 600 000 złotych. Rekordowa jest także liczba miejsc, gdzie można uzyskać wsparcie. Działa ich już ponad 350 w całej Polsce. Od lutego 2019 roku działa ogólnokrajowa telefoniczna linia pomocy pokrzywdzonym. Miniona kadencja to również gruntowna modernizacja służby więziennej i rekordowy wzrost zatrudnienia skazanych. Dziś zajęcie ma ponad 84% skazanych zdolnych do pracy. Ministerstwo Sprawiedliwości dba także o sprawy najbliższe większości Polaków. Prowadzona jest aktywna walka z przekręcaniem liczników w pojazdach. Obniżono opłaty za pomoc adwokata, przywrócono funkcję asesora, rozszerzono bezpłatną pomoc prawną, zwiększono ściągalność alimentów, uruchomiono elektroniczne księgi wieczyste oraz sprawozdania finansowe do KRS. Zmniejszono ilość funkcyjnych stanowisk w sądach, by sędziowie zajmowali się orzekaniem, a nie biurokracją. Wprowadzono bezpłatne dyżury mediacyjne w sądach. Zadbano także o zwierzęta, które otrzymują najlepszą ochronę od lat, a za znęcanie się nad nimi grozi długie więzienie. Od 4 lat tworzymy sprawiedliwą Polskę. Dołącz do nas. Twórz ją razem z nami.